Comrades, Supreme Command has learned that the Germans, in a state of desperation, are pinning all their hopes on one final assault against our Central Front. By achieving a victory here, they hope to overcome their crushing loss to the heroic defenders of Stalingrad, to again regain the offensive. It should come as no surprise that our great leader, Comrade Stalin, has decreed that this must not happen. Fortunately for us, our highly placed source within the ranks of German High Command has uncovered critical details of their plans. We know, for example, that the specific target for their offensive, codenamed Operation Citadel, is our deceptively exposed salient near the outskirts of Kursk. I say deceptively because for the past several weeks we have secretly built up layer upon layer of fortified defensive earthworks where we have deployed the greatest concentration of anti-tank weapons ever committed to a single position. We will need these, for it has come to our attention that the Germans are committing all their available armor to the upcoming offensive, including some new and experimental models. We have been steadily building up our forces, and even now, trainloads of fresh reserves are arriving at the scene. Comrades, our goal here is to break the back of the German armored forces, leaving them incapable of ever again mounting an effective offensive. Once this has been accomplished, our final victory will be assured. No cóż, tak się prezentują dzisiejsze misje i tak też rozpoczynamy kampanię radziecką, rosyjską. Z tej strony Bloody, a ja już nie mogę się doczekać dzisiejszej misji. Tu macie jakiś krótki list. Najdroższa Natasza, bla 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 bla, możecie sobie poczytać od Juriego. Czyżbyśmy się w niego wcielali? Zaraz się okaże. Tak więc nie zwlekając, a może wam przeczytam jednak. Ostatniej nocy wsadzili nas do pociągów. Komisarze powiedzieli nam tylko, że idziemy na front, gdzie będziemy służyć ojczyźnie. Niezmaconą odwagą. Dobra, nieważne, piękne słowa. Wasilij mówi, że faszyści planują dużą ofensywę na Łuku Kurskim. Sierżant Antonow uważa, że to ich ostatnia desperacka próba przechylenia szali na swoją korzyść. Cokolwiek się stanie, nie sądzę, by było to przyjemne. Większość ludzi się boi, ponieważ nigdy przedtem nie walczyli. Jedynymi, którzy nie okazują strachu, są Wasilij i sierżant Antonow. Obaj służyli w Stalingradzie, ale chyba nie lubią o tym mówić. Jeśli wszyscy będziemy trzymać się blisko nich, to może uda nam się przeżyć. Czyli krótko mówiąc, to jest już po wydarzeniach, po bitwie pod Stalingradem. No dobra, rozpocznijmy. W pobliżu Łuku Kurskiego, niedaleko Botowa. O, coś czuję, że ta misja też będzie efektowna. O kurczę, już czuję te emocje. Czyżbyśmy znowu dostali naboje tylko? A nie, przecież ja już mam broń. I mam na jak tą spluwę. I 5 amunicji. Dobra, wsiadajmy. Ach, coś czuję, że znowu będzie efektownie. No dobra, z kim my jesteśmy? Z Kulikowem, Kutnesowem, Korolowem, Szemaszko tam jest, samoloty nad nami przelatują, Andropow. Cholercia, trafili w pociąg, to nie wróży niczego dobrego. Trafili jeden z naszych tych samochodów. Pomożemy im trochę. Kurde, straciłem jeden z moich 5 naboi. To był największy błąd mojego życia. Ale chciałem zobaczyć, co się stanie, jak strzelę do moich kolegów. Sytuacja nie jest zbyt kolorowa, jak zresztą widzimy. Dziękuję ci, kapitanie. Co byśmy bez ciebie zrobili? Ach, coś czuję, że marnie to wygląda, że będzie to marnie wyglądać, że zaraz zginiemy. Ja się nie wychylam. A może jednak się wychylę? Nie, nie będę się wychylać, bo strzelają! A teraz się wychyla. A teraz kucnę. O kurczę, kolejne chyba coś rozwalili. No nie jest kolorowo, nie jest kolorowo. To chyba nasze czołgi, co nie? Całe szczęście, bo jakby były nie nasze, to chyba źle byśmy skończyli.
Kucam, spokojnie. Ten jakby już kupę robił. Tak, wiem, jest dramatycznie. Nic nie widzę, ale kurczę. Dobra, są okopy. Prawdopodobnie tutaj wysiadamy i tutaj rozpoczniemy naszą emocjonującą bitwę o życie. Ani trochę nie pamiętam tej misji, już tak dawno w to grałem. Z tą amunicją to dobry pomysł. Macie tu jak amunicję może? Ci to zawsze nas motywują do walki, typowe. A, z bunkra amunicję. No, mogłem się domyśleć, że o to chodzi. No dobra, poproszę trochę amunicji. O, dostałem tę amunicję. No to teraz będzie sieka. W tle gra naprawdę emocjonująca muzyka. Ja ruszam do walki. Chroń prawą flankę. Dobra, będę chronił, ponieważ po to właśnie się urodziłem, żeby walczyć. Spokojnie, panujemy nad sytuacją. Wcale nie jest tak źle. Uff. Korokow, nie patrz tak na mnie. Nic mi nie jest. Nie wiem, do kogo mam strzelać. Ja tam nikogo nie widzę. W ogóle ktoś tu jest tak naprawdę? Bo na razie jesteśmy tylko ostrzeliwani porządnie. Coś tam się dzieje? Jak wygląda sytuacja? Szemaszko i cała reszta. Dobra, wiecie co? Połóżmy się. Ojeju, zaraz może mi się cokolwiek coś stać. O, nagle się zrobię spokojnie. Atakują! Strzelać, kamraci! Obronimy się przed Niemcami! Nie damy im przejść! Tak je! O, macie! Headshot! Kurczę, przechodzą tu! Jakbyście tam potem zwolniły się karabin, to wiecie, to jakby co, to jestem chętny, żeby go zająć. O, tu się przechodzą! Nie damy żadnemu Niemcowi przejść, to by się dla nas źle skończyło! Wszyscy nasi żyją, jeszcze się trzymają nieźle. Au, to bolało. Kurde, to bolało jeszcze mocniej. Idę zająć lepszą pozycję, ponieważ ta jest beznadziejna. Albo wiecie co, rezygnuję z tej wojny. Do widzenia, proszę państwa. Spokojnie, to nie jest dezercja, ja tylko zmieniam pozycję. Zdrajca? Na to do mnie krzyczą? Cholera, ale nas daje łatwili. Ale nie było mnie tylko przez chwilę, dobra. Sytuacja nie jest kolorowa, ponieważ chcą nas tutaj załatwić. A to jest ta sama broń. Zająłbym ten karabin maszynowy, z niego by się pewnie trochę łatwiej. Poczekaj, właśnie tą, może bardziej tutaj tą flankę. O. Tutaj w sumie nikt tego nie pilnuje, tej flanki, więc może akurat ja będę ją pilnować, bardziej tej flanki. Może ta strona jest mniej pilnowana moim zdaniem. Ostatnio bardziej tutaj się przedarli po tej stronie, więc może faktycznie lepiej będzie, jeśli będę ją pilnował. O, właśnie w ten sposób. Dobra, na razie tu czysto, a patrzcie, teraz się tam przedzierają. No niewiarygodne, a tylko przez chwilę mnie nie było. Zostawcie mnie w spokoju, jestem tu sam, bezbronny. Patrzcie, wchodzą do okopów, no po prostu, czy naprawdę ktoś to pilnuje? Ja nie mogę pilnować całej szerokości tak naprawdę, no ja mogę pilnować tylko jakiegoś jednego fragmentu malutkiego. Powinni być wyrozumiali, a nie będę biegać tam i z powrotem jak głupi. Prawda jest taka, że moi kompani zawsze byli trochę, no cóż, niezbyt ogarnięci. Ale zrobił kółeczko ładne, trzeba przyznać. Kurczę! Nie, spokojnie, nic się nie stało, przynajmniej mi nic. Ale moim kompanom, no, trochę, oni mają już trochę gorzej. Jak tam stoją nasze amunicje? Może to będzie lepsze? A, tam kurczę, lepsze. Kurde, zgubiłem ten pistolet. No cóż, samolot zrobił rzeź. Oczyścić lewą flankę. Dobra, ta flanka została oczyszczona, super.
To co, idziemy teraz kolejną flankę oczyścić? Nie ma sprawy. A, tutaj jest. Patrzcie, już tutaj są, czekali na nas. Dobra, nie szkodzi, damy radę. O kurczę, dostali się do środka bunkrów. Zaraz ich tu wszystkich pozdejmujemy, nie będą mieli już tak miło. Panowie, to nie miejsce dla was. Hello, 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 wynocha stąd. No właśnie, to nie jest miejsce dla takich... O, co to za fajna broń. To co, w ramach tego zabieramy, tak? Jać, jaka wielostrzałowa, nie, no nie pogadasz, no to teraz będziemy robić rzeź. O kurde, miotacze płomieni, ja, tego jeszcze nie było. Pierwszy raz pojawiają się, w ogóle pierwszy raz w Call of Duty pojawiają się ziomkowie z miotaczami płomieni. Muszę przyznać, że widok niezwykły i niecodzienny. Dobra, to jest ta, oczyść lewą flankę, jesteśmy na lewej flance. Aha, jeszcze nie oczyściłem jej, dobra. Widocznie to się jeszcze jakieś Niemcy czają. Aaaa! Mało brakowało. No, poparzyłem się, nie powiem, że nie. No co? Jeszcze znowu? I za sierżantem Antonowem. A, to jest Antonow. Antonow, kurczę, taki z niego przymądrzały ziomek. I tu nie czuję strachu niby, jak on tylko chyba wydaje rozkazy. A średnio nam pomaga, nie? No coś tam nam pomaga, że tak powiem. Choć ci sierżantowie to przeważnie się obijali jednak. Niewiarygodne, że coś takiego jeszcze znalazłem. Kurde, dawaj mi amunicję do tego, a nie. Amunicję powiedziałem, noż to cholera, ale to jest cacko już. Idź ze sierżantem Antonowym, on chyba gdzieś tutaj poszedł, co nie? Sierżancie Antonów, jak wygląda sytuacja? No, zniszcz trzy czołgi Elefant. Dobra, zniszczymy te czołgi. Kurczę, czemu ja? Czemu akurat ja muszę iść? Chyba nie tędy droga, co nie? A cholera jasna, zawsze ja muszę ryzykować najbardziej. Elephant Tanks, dobra, wiem, że Elephant Tanks. Ale nie widzisz, że ja potrzebuję więcej apteczek os i mniej strzelanos, jakoś tak. Ale jest muzyka, naprawdę klimatyczna. A macie, gincie wszyscy. Z karabinku ich. Dobra, musimy podłożyć, musimy podejść pod te kilka czołgów. Tak powiem, zadanie jest takie proste, ponieważ jest ich tu dużo całkiem i chyba ktoś ewidentnie... Ochrona ogniowa, jasne. Chyba nie za bardzo jednak. Dobra, podejdźmy tam. O cholera, to zaraz wybuchnie! Jednak nie, ten karabin się średnio sprawdza. Kurde, ja mam mało życia. Przydałaby się jakaś apteczka. Masz te Kurde, co ty robisz po tej stronie? Dobra, jeden czołg zniszczony, ale nadal nie mam... O, jest apteczka, przynajmniej lepsza jedna dodatkowa. Co nie? Dobra, mamy jedną apteczkę, biegniemy do drugiego czołgu. Że niby tak niezauważenie, tak? Kurde, no chodź tu. Żyję, wiedziałem, że przeżyję. Tam jest się... Dobra, nie ruszaj się, ziomek, nie ruszaj. Dziękuję bardzo. Uff, jeszcze ich pełno jest. Tutaj niestety jest ich tu sporo. To jest trochę problemik. A, nie trafiłem! Muszę trafić go, żeby nie zrobił mi krzywdy. Tu się pojawił. Skubanek. A patrzcie, żyje. Z takiej broni do niego strzelam. On jeszcze śmie wstawać. Dobra, nieważne. Dobra, drugi czołg będzie zajęty. Drugi czołg zajęty. Jeszcze tylko jeden czołg i problem się trochę ułatwi nam. Przynajmniej w teorii, zakładając, że ten czołg może nie jest pilnowany przez... Jest pilnowany, ale może nie ma aż takiej tragedii. Wiecie co, po prostu podłóżmy i spierdalajmy stąd. O, szybko, szybko, ochronię mnie. Semaszko, weź mnie ochroń, weź mnie ochroń, bo oni chcą mnie dorwać. Ja stąd spadam, spadam do okopów. Aż tam muszę się przegrupować? Naprawdę aż tak daleko? Czy się tam nie dobiegnie? To zabiją mnie za chwilę. Tu jacyś snajperzy mnie zdejmą. Zostaw mnie. A nie, to mój Kulikow. Dobra.
Kurde, jeszcze naprzeciwka? A nie, to moi, całe szczęście. To zastanówcie się, do kogo strzelacie, dobra? Dobra, dołącz do sierżanta Nowa. Dobra, tu jest sierżant Antonow, super, udało mi się. Sierżancie Antonow, naprawdę udało mi się, jestem zajebisty. Kurde, no nie wierzę, snajper mi chyba jakiś zdjął. Z takiej odległości ktoś mnie zdjął? Się ukryję tutaj, jakby pozwolisz. No, już jestem tu. Wszyscy są! Aha, to mam tam iść, dobra. Kieruj się do wioski. Tędy? Bo nie jestem pewien. Tu są miny, no to chyba tędy. Dobra, chodźcie, Kulików i cała reszta. Musimy... Patrzcie, idą tam. Przecież tu nie ma wioski żadnej. Czuję się oburzony w tym momencie. Choć misja, muszę przyznać, że całkiem efektowna. I niech to szlak. Fuck, dlaczego się za niczym nie chowam? O, teraz lepiej. Już mam jakąś ochronę. I teraz headshot. No, i headshot. Tak się strzela. Trzeba umieć, trzeba znać się na tej rzeczy, sprawie. Dobra, dam wam przez chwilę posłuchać epickiej muzyki. O ile nie zginę przed tym. Widzicie, dałem wam posłuchać epickiej muzyki i załatwił mnie jakiś gościu z miotaczem ognia. Teraz ja go załatwiłem, że tak powiem, oko za oko. Kurde, nie strzelaj we mnie! A masz, prosto w głowę. Kiedyś chyba miałem lepszego cela, co nie? Teraz tak średnio z moim celem. Nie trafiam już w głowę, tylko trafiam jakoś tak mało celnie. Dobra, wiecie co, zmieńmy na ten karabin, na to, bo stwierdzam, że ten karabin taki też cienki. Średnio się z niego strzela, szczerze mówiąc, już wolę tą broń. No, ruchy, mam mało życia, więc musicie mnie osłaniać. Nie wiem, czy dostosujecie się do tych moich problemów. O, Kiński tu już na nas czekał. Wiecie co, wchodzić w jednego ziomka, jeden na drugim, to nie jest najlepszy pomysł. Rzucę im granatę, zobaczymy, co zrobią. Ej, łapcie! Jedwa im rzucę, niech stracą. O, ale polecieli w kosmos. No, tak się załatwia sprawy. Dobra, idziemy. Spokojnie, droga oczyszczona. Po części, nie całkowicie, ale po części jest oczyszczona, więc możemy iść śmiało. Oczywiście przeładujemy, schowajmy się za czołgiem. Dobra, wydaje się, że tak powiem, wioska jest już bliziutko. No dobra, skoro uważacie, że musimy się dostać do młynu. Oni jakieś takie dziwne cele zawsze mają, że musimy koniecznie dostać się do młynu. No jak się nie dostaniemy do młynu, to do wioski też się nie dostaniemy. Wow, to moi! Przestraszyliście mnie. Czyżby kolejna misja, ale bronimy się? No bardzo możliwe. Ale najpierw... O kurde, ale spieprzyłem. To tak na samym wejściu. Cicho! I cicho, kurde, cicho, no ile ich tam jest? Dlaczego we mnie akurat? Bo co, jestem najprzystojniejszy z tej paczki? Nie, no ja już... Nie, no nie wiesz, nawet jak się schowałem, to Niemcy poświęcają własne życie, żeby... Może do mnie szczęścia mnie zabić. Ja ta się chowam, zobaczymy, co teraz zrobią. Kurde, coś wymyślą, żeby mnie dorwać. Ot, to już tutaj knują. Już tutaj knują, jak tylko mnie tu dorwać, tak? Tacy przebiegli są. No i co, nikt inny nie zginął, tylko ja zginąłem kilka razy. Tak to jest. Ewidentnie Niemcy mają do mnie jakiś awers. Może to dlatego, że ja ich zabiłem, tyle już zabiłem, że stwierdzili sobie, że ja jestem ich największym wrogiem tak naprawdę. Bo tyle tak naprawdę tych wrogów załatwiłem już, nie raz. Że stwierdzili, że no koniec tego dobrego, Bloody musi zapłacić za swoje grzechy. I to nie tylko w tej jednej grze zabiłem tyle już Niemców, więc w sumie, wiecie, pewnie się wzmówili.
między grami się ziomkowie wzmówili przeciwko mnie i teraz chcą mnie wszyscy ubić. To bardzo, ale to bardzo prawdopodobna wersja. O nie, posiłki przybędą dopiero za 2 minuty. Nie wiem, jak my wytrzymamy tak długi czas. Chyba nie wytrzymamy. Zaginą od mojej broni. Zginął, gdyby ktoś pytał. Dobra, czyli musimy bronić się teraz przez aż 2 minuty. Człowieku, jak ja wytrzymam aż przez taki czas? Patrzcie, wszyscy chcą mnie tu zabić. Wszyscy i biegną tylko z jedną myślą. Gdzie jest ten blood? I ubijemy go. Zaraz mnie coś od tyłu zabije. Kurde, dlaczego ja to powiedziałem? To jest oczywiste, a bronię jednej strony, to zabiją mnie od tyłu. No, to przecież takie logiczne. O, jeszcze wejściem głównym tu wejdą, co nie? Żeby nie było za wesoło, to jeszcze wejściem głównym. Ja chyba muszę tu tylko stać i tego wejścia głównego bronić, jeśli wychodzi na to. Kurde, on żyje. Tego mi brakowało. Kurde, czołg, uspokój się. Kurde. Mamy coś takiego, co byśmy mogli na przykład czołg... Kiedyś, idź spieprzaj. O, to będzie to. Jest! Dlaczego ja tego wcześniej nie zauważyłem? No dobra, teraz już trochę za późno, bo chcą mnie już dorwać. Ale tak ogólnie, to wiecie, to całkiem niezły sposób obrony byłby. Kurde, ale kiedyś. O, ziomek, pomagasz mi? Korolow, ale ty jesteś kochany. Za chwilę będą posiłki, więc właściwie... Czemu mamy się stąd ruszać? Zostańmy tu na zawsze już. Dam walić resztę. Czołg, po prostu brońmy tego wyjścia. Może akurat nikt się nie zjawi. Może akurat przeżyje. Może. Tak sobie zakładam, że może mi się uda. No, to byłoby całkiem miłe. Czy w ciągu 25 sekund uda mi się przeżyć? Istnieje takie prawdopodobieństwo, że mi się uda. Dziwne, dawno żaden wróg nie pojawił się w polu widzenia. Wróg może się nie pojawił. Ale i tak zginąłem. Dobra, spadamy stąd, zanim coś mi się stanie! Och, jesteście tu, bronicie mnie! Jesteście kochani, ja cię kręcę, nie spodziewałem się, że mam tak wspaniałych przyjaciół. Dobra, jeszcze tylko zostało... ostateczny, chciał mnie zabić jeszcze przed tymi... Przed przybyciem posiłków. Stwierdził sobie, a ubijemy go. Dobra, chyba się przybiły posiłki, co nie? A masz, to za wszystko i prosto, o kurde. A masz, prosto w serducho. Kurde, nie jeszcze, ej, uciek, wracaj tu tchórzu. Teraz uciekasz, a masz. I w dupę. No musiało go zabolać niestety, bo za drugim, a masz, o kurde. A masz. No, jeden piękny strzał. Kurde, ile jeszcze ich tu będzie? Jeszcze dobić musimy wszystkich? Tu jeszcze mogliśmy ich bronić, a cię kręcę, nie zauważyłem tego. Patrzcie, ile mieliśmy pięknych miejsc do obrony. Ich wszystkich nie widziałem. Dobra. Spotkaj się z komisarzem. Z kominiarzem, nie? Z komisarzem. Komisarzu, gdzie jesteś, cwaniaczku? Comrade Stalin will be proud of each and every one of you, as I am proud of you, for you have won a great victory here! Huhu! Piękne zwycięstwo! Yeah! Dziękuję Państwu, nie ma za co. A do usług, proszę Państwa, zawsze wykonuję takie piękne zwycięstwa. To w moim stylu w sumie właściwie jest, no, dokładnie. W pobliżu Ponuri. Comrades, just beyond this hill to the north. We will advance to a train station, where our tanks will gently persuade the enemy to abandon their posts or die. Once this station has been secured, we will press our advantage until the only Germans left in Ponduri are dead. Move out! No dobra, ruszamy, że tak powiem. Trzeba zdobyć ten cały, tak? Zająć stację kolejową. Nie ma sprawy, możemy zająć i stację kolejową. Że tak powiem, nie przeszkadza mi to aż tak bardzo. Stacja kolejowa za chwilę zostanie zdobyta. A co się takiego stało, że chcecie się kryć za czołgami? Czyżby nas atakowali? O nie. O nie, znowu. Znowu. Nie, dobra, musimy po prostu podejść. Aaaa! Mimo mojego ukrywania się za czołgami, tak im się udało. Cholercia, nic nie widzę. Headshot!
Ty skubany, wracaj tu, znaczy giń. Dobra, ten, o kurde, ta flanka jest niemiła. Ta jest też niemiła. Właściwie wszyscy chcą mnie zabić i jestem prawie martwy, więc... Właściwie w obu sytuacjach nie jest za kolorowo. Właściwie to ani trochę nie jest kolorowo z moim życiem. Kurde, no nie. Ja nie przeżyję tego. Kurde, wiedziałem, że tak się skończy. Tak też coś czułem. Po prostu miałem takie czyste przeczucie, że to tak się skończy, wiecie? Dobra, wiecie co? Dlatego sobie tak myślę, że wyjątkowo ten odcinek będzie trochę krótszy i dzisiejszy odcinek zakończymy już po tej misji. Nie będę robić tego aż 40-minutowej przygody. A temu co się stało? Ziomek, nie chowa się głowy w piach. O kurde, czok mi odjechał. Dlatego w tym akcencie się pożegnamy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Zachęcam do oglądania kolejnych części, a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć wam!